Cześć kochani, dzisiaj prima aprilis, a więc podpowiadam, jak o tym mówić po angielsku. Po pierwsze, April Fool's Day to prima aprilis. Trzeba jednak pamiętać, że w Anglii dowcipy i żarty możemy sobie zgrywać do godziny 12, a więc do południa. Po drugie, warto rozróżniać wyrażenie play a fool lub też act a fool, które oznacza wygłupiać się, robić jakieś śmieszne rzeczy, od wyrażenia act like a fool, czyli zachowywać się jak głupiec, czyli jak idiota. Powiem na przykład: stop acting a fool, please. Przestań się, proszę, wygłupiać. Lub też stop acting like a fool. Przestań zachowywać się jak idiota, czyli przestań zachowywać się nieodpowiednio. Pozdrawiam!